Siema, tu Dogi, witam w kolejnym odcineczku z cheatowania. Dziękuję tutaj za subika, nie wiem czy się wyświetlił w sumie, ale te suby tak lecą, że po prostu masakra. No i oczywiście cheatujemy sobie na serwerze mcenge.pl, musiałem sobie nazwę przypomnieć. A to z tego powodu, że po prostu edycja Mega X-Core'a się skończyła, więc niestety nie sprawdzimy, czy dostalibyśmy tam bana w tydzień, ponieważ mieliśmy taki zamiar, że sprawdzimy, no ale niestety edycja się skończyła, więc trochę lipa. No i na starcie odcineczka chciałbym was poprosić o 400 łapek w górę w 24 godziny, czyli w jeden pełny dzionek. A to z tego powodu, że chciałbym cały czas mieć coraz więcej tych łapeczek, a pod tamtym filmem wbiliście chyba z 333 łapki, ale to w 5 godzin, więc kurde blaszka, muszę wam cały czas ten próg polepszać. Znaczy nie polepszać, tylko powiększać, złego słowa tutaj użyłem. A więc tak, kit gracz, dobra, co tutaj mam? Aha, dobra, bo to jest ten startowy, dobra, no i lecimy sobie przetestować serwer. Oczywiście, oho, co to jest? Ej, ale nie, nigdy się nie spotkałem z serwerem, gdzie jest dżungla jako biom, nie? Generalnie spoko. Dobra, cheaty oczywiście na maksa. Wiecie co, na czas kopania sobie wyłączę antyknoka, bo czasami admini sprawdzają tak, że po prostu was knokają z knoków jakichś 500 tysięcy, nie? Więc mordeczki tutaj L. Dobra, no i sprawdzamy dropik. Widzę, że to nie jest mega drop. Widzę, że to jest jakiś easy HC, coś na ten styl. Aha, i serio nie da się wyłączyć kobla? Kobel. Nie da się kobla wyłączyć, ale shitowy serwer, nie? No ale dobra, no zobaczymy, co tutaj da się zrobić. Jeszcze sobie zobaczymy, czy to jest jakaś komenda sklep, coś takiego. A nie, dobra, jakiś mcgza.pl. Nie, no Boże, mieć taką domenę serwera. A w sumie tutaj gra z około, nie wiem, list? No nie wiem, tutaj gra coś około po 50 osób, nie? I oni mają, kurde blaszka, taką domenę gównianą stronę. No, kurde, coś mi się wydaje, że na tym serwerze będzie się fajnie cheatować. Coś tak mi się wydaje. Jeszcze sobie tutaj na starcik sprawdzimy. A, już sprawdzałem, dobra. Czy nie ma po prostu jakichś darmowych kitów, bo zazwyczaj są na takich małych serwerkach. No ale jak widzicie, tutaj nikt nie cheatuje. W ogóle jakiś Multi 2K199, nie no. Widzę, że fajny poziom graczy tutaj na tym serwerku jest. Efekty, dobra, jakie tutaj są efekty? Dobra, 48 szmaragdów. Dobra, czyli na pewno muszę sobie nakopać. Potem jeszcze lecimy na spawna zobaczyć, czy jest wybierany enchant, czy zwykły. No i mordeczki, lecimy cheatować. Ale coś mi się wydaje, że po prostu ten serwer. Aha, kikło mnie, nie wiem z jakiego powodu. Dobra, w sumie i tak na każdy serwer mam to samo hasło, jak gram na cheatach, więc w sumie tutaj nawet. No jo, no, MC Ench. A właśnie, oczywiście, też chciałbym wam podziękować, mordeczki, za to, że pisaliście mi po prostu IP serwerów w komentarzu. A to z tego powodu, że no po prostu na jednym serwerze, na którym cheatowałem przed tym odcineczkiem, dostałem bana. No i ten MC Ench właśnie sobie wybrałem tutaj z komentarzy, więc naprawdę wam dziękuję. Piszcie cały czas w komentarzach po prostu, na jakich serwerach mam cheatować, bo po prostu no, bez waszej pomocy nie znalazłbym takich serwerów, no nie oszukujmy się. Więc co, ja jeszcze sobie sprawdzę, czy to mi się nagrywa. Dobra, nagrywa mi się wszystko. Przepraszam, że teraz mieliście laga, no ale po prostu musiałem sprawdzić. No i slash warp, zobaczmy jakie są warpy. Warp klatka PvP. Dobra, stołniarki. Tutaj zapewne też jest enchant, no bo kurde, no nie oszukujmy się, nie chciałoby mi się robić ze zwykłych książek enchantu. Jest enchant, please. Please, ej, nie gadać, że nie ma enchantu. A nie, jest enchant chyba. Jest chyba. Dobra, jest enchant, ale kozak. I teraz chwila prawdy. Czy jest wybierany enchant, czy nie? Kurde blacha. Mam nadzieję, że jest wybierany enchant, bo jak nie ma, to będzie serio Lipton, bo po prostu będę musiał milion, nie no, może nie milion, ale parę dobrych minut poświęcić. No, oczywiście, że nie ma wybieranego, no bo po co? Po co miałby być wybierany? A nie ma czegoś takiego jak warp NPC? Warp stołniarki? O kurde. A nie jest warp, warp wymieniarki, a nie, to nie jest to. Kurde, to wiecie co? Ja sobie teraz dziękuję za suba i w ogóle sprawdzę sobie, czy wyświetlają się te suby. Nie, nie wyświetlają się, ale oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. W ogóle od następnego odcineczka będę, mordeczki, pokazywał jakby 5 ostatnich subów, więc myślę, że opłaca się subskrybować. Dobra, pyk. No serio, niezniszczalność, Boże, co za shitowe itemy. Mam nadzieję, że zaraz mi coś dropnie fajnego. I po prostu coś fajnego mi nie dropnie, to po prostu pójdziemy sobie, nie wiem, zrobię wam pewnie timelapse albo po prostu cięcie. Dobra, to ja, mordeczki, robię cięcie i wracam do was, jak już sobie zrobię całego seta. Okej, wracałem po cięciu i generalnie, nie wiem, kopałem te itemy z jakieś, nie wiem, 15 minut. Masakra, strasznie trudny jest tutaj drop. Ale na szczęście już sobie to wszystko wykopałem. A wykopałem sobie generalnie, dobra, siłka 1, szybkość 2, dobra. Patrzcie, jakie mamy itemy i teraz lecimy na Steve'a. Dobra, zginął, ale chyba nie ode... Ta, ode mnie zginął. Nie, nie ode mnie.
Dobra, zabijam typa, mam nadzieję, że policzę. Nie, nie polizał, kurde blaszka. Skraftowałem sobie miecz 5-2, knoka, wszystko i kurde blaszka, mam nadzieję, że kogoś mi się tutaj uda ubić, ponieważ mam tutaj również siłkę, więc jest bardzo spoko. Wbijam sobie na górę drzewki i mam nadzieję, że tutaj kogoś mi się po prostu uda zabić, nie? Ponieważ naprawdę tyle kopałem tej temy, że po prostu odcinek musi wyjść ciekawy, bo jak nie, to po prostu kurde blaszka będzie lipa. I chyba sobie nie odpaliłem antyknoka, mi się wydaje. No ale dobra, co z tego, jak typek i tak gier nie ogarnia. Jak coś, to będę się cofał flyem, żeby po prostu nie wyświetlało się administracji żeby było mniejsze prawdopodobieństwo, że mnie zbanują. Dobra, ja mam sobie tutaj koksika. Kurde, prawie mnie typo zabił, ale serio, strasznie fajnie mi się cheatuje na tym serwerze generalnie. Oha, pancerkę miał typo, ale generalnie pancerka na tym serwerze jest w luj dużo warta, nie? Bo jest serio tak słaby drop, nawet na cheatach. Nawet na cheatach mogę to przyznać, że tutaj jest słaby drop. Znaczy w sensie, zależy dla kogo. Dla mnie słaby, ponieważ jest niski, no. Niektórzy wolą takie serwery. No ale do cheatowania, no w sumie spoko, no bo ludzie też nie mają takich mega wykokszonych itemów. Nie, nie polizał, ja, dwa serca mu zostały. Ale farciarz, kurde blaszkę. Dobra, opylam sobie refa i lecę na Steve'ów. Mam nadzieję, że mi się wszystko nagrywa. Pliska, dobra, wszystko mi się nagrywa. Bardzo fajnie, mordy. I generalnie nie robiłem żadnego timelapsa. To z tego powodu, że po prostu tyle kopałem, że nawet jakbym 10 razy szybciej to zrobił, to by trwało 1,5 minuty, a jakbym zrobił to 10 razy szybciej, to nic byście nie zobaczyli, więc tak troszeczkę bez sensu w ogóle to wstawiać. I co tutaj się dzieje? Multi 2K199 generalnie ma bardzo low te itemki. Nie wiem, czy sobie nie pójść repnąć tych wszystkich itemków, co? O, siema Freaksie, elo mordo, easy kill, dobra, pierwszy kill, essa mordy. Zaraz, jeszcze sobie tutaj sprawdzę, czy na pewno pierwszy kill. Tak, na pewno pierwszy kill, dobra, no i lecimy ze Steve'ami, kurde mordo. Co ty tutaj próbujesz osiągnąć? Dobra, nie, kurde koksik, żebym ja tutaj tylko nie zlizał, bo byłoby serio lipa. No ale kurde, on też jest na cheatach. Nie, to jest strasznie słabe, nie? Podawajcie mi jakieś serwery, gdzie serio jest zero cheaterów, nie? I zaraz mu będą padać buty. Dobra, essa sito, zaraz mu będą buty padać. Mordeczko, chodź tutaj, show mi swój ranking, mordo. Ja, ale w ogóle typek ma maksymalnego antyknoga i kurde mnie nie umie zabić. Gdzie ja mam wyłączone? Chyba mam wyłączonego, chyba że po prostu mam o wiele zmniejszonego. Dobra, mordo, nie ma sojuszu, nie ma. Pa, ty ma zaposowego seta. Nie, przeżyję to. Dobra, przeżyłem to, ja pierdzielę, ale fart. Dobra, nie, muszę szybko pójść repnąć seta, bo serio jest Lipton. Serio jest Lipton, dobra, idę szybko repać seta i zaraz wracam, kurde, do Stephsona, bo serio trzeba go mordeczki zabić, bo tak mnie zdenerwował typo, że miał tego zapasowego seta, że to jest po prostu luj. W ogóle, patrzcie, jak tutaj się kopie. Podchodzicie sobie, kopiajcie sobie level i idziecie naprawić sety, idziecie nadal się nawalać, nie? Więc wiecie, o co chodzi. To jest taki eziaczki serwer. Nie, eziaczki, można tak powiedzieć? Nie, w sumie po prostu serwer dla ezów. Dobra, aha, serio zmordowałem już cały level? Czemu to naprawienie jest takie drogie? Dobra, nie mam pytań. No ale dobra, no jeżeli drogie, no to kurde blaszka, no muszę i tak naprawić, nie? No bo jak nie naprawię, no to zginę i będzie serio lipa. I w ogóle kurde blaszka, to mam taką wenę do nagrywania tych odcineczków, że po prostu nawet nie wiecie, mordy. Nawet nie wiecie, kurde blaszka, więc łapkujcie w górę filmy i będzie ich po prostu coraz więcej. W ogóle mam nadzieję, że tam mam w schowku jakieś w ogóle koksy i refy, bo tam chyba kogoś zabiłem z tego, co pamiętam. Schowek koksy 2. O lol, dobra, mam. Schowek refy 5. Nie, nie mam. Refy 2. Kurde, nie mam już żadnych refów, ale lipto. No ale dobra, dobra, idę sobie repnąć te seciki i po prostu idę pozdobywać te refile. Chociaż nie mam złoto, dobra, to na chillku, guys. Aha, ej, serio nie mogę naprawić. Lol, ale to jest dziwne. Zbyt... Ej, to jest strasznie dziwny ten serwer, nie? Bo nie mogę repać dalej tych. Dalej budków nie mogę repać. Kurde, to są moje 4-3, lol. Bym wywalił. Dobra, 4-3, okej, 4-3. To sobie odłożę do Endera, bo w sumie kolejne odcineczki też chciałbym w sumie z tego serwera, bo naprawdę fajnie mi się cheatuje, bo czuję ten klimacik, nie? Że jednak nie mam miliona itemów i po prostu tutaj nie chcę zdedać i jest ten klimacik, mordeczki. Dobra, pyk, tutaj refilki. 5 refilków chyba mi na chillku starczy. Ta, idealnie, nie no, dogi. Kurde, blaszka. 1000 IQ, matematyka, nie? Dobra, to wywalam, tego nie potrzebuję, ale mam tyle emeraldów, że po prostu tutaj, no, no typy nie mają szans, no nie oszukujmy się. Okej, jeszcze sobie tutaj skopię i ostatnia próba
kurde blaszka, naprawienia tych butów. Jak mi się nie uda, o dobra, jeszcze jeden, proszę. Nie, kurde blaszka, wiecie co, ja sobie jeszcze tutaj chwilę pokopię, postaram się je naprawić. Ja nie będę robił timelapsa, bo tak jakoś to dziwnie powiedziałem, ale po prostu chcę sobie je tutaj... Dobra, naprawiłem je w miarę, dobra, tak już może być, tak już może być, bo i tak typy nie walą po butach, więc tutaj w sumie tak troszeczkę wyrąbka na te buty. Szybkość 2, siła 1, no i co tutaj jeszcze mogę kupić, no i chyba tyle, no. Dobra, koksik tutaj na starcik, pyk, pyk, pyk. Koksy 1. O, nie mogę, dobra. Dobra, troszeczkę głupio postąpiłem, no ale dobra, wywalone. Lecimy z tym Maltim, kurde blacha, bo on już nie ma zapasowych setów, bo on sobie nie repnął, widzicie? No, ty Stevensonie! Ej, nie mogę go hitać, to niezły serwer. To niezły serwerek. To niezły serwerek, gdzie hitać typa nie można. Dobra, wiecie co, ja sobie włączę jednak tego antyknoka. Dobra, na stówę odpalam, na stówę, bo w sumie typeczek też ma na stówę. No pa, sojusz mi pokazuje, ale on jest jakimś ezem, nie? On myśli, że co, jak masz cheaty tak samo jak ja, to myśli, że jest takim samym prawilnym cheaterem jak ja. Pal gumę, mordo. Nie jesteś ani prawilny, ani kurde dobrym cheaterem, więc pal tam gumę, pewnie na jakimś fluksie gra eziaczek. Pa, dobra, kolejne sety mu cykły. Ej, zaraz mu, to jest chyba jego ostatni set, mi się wydaje. Dobra, dobra, dobra. Ja pierdziel, no ten auto armor jest tak denerwujący. Ej, chyba ostatnio koksa zjadł. Nie wiem, nie patrzyłem. No ja, no i zaraz będę musiał znowu repać seta, nie? To jest takie irytujące, wiecie co? Ja sobie chyba poczekam, aż mu po prostu padnie koks i wtedy się w niego wbije, bo tak się klepać w sumie na sety to taka trochę lipa, jak samemu się nie ma seta, dobra? Pyk, jem sobie koksa i teraz na full, kurde blacha, na full killaurze lecimy z typeczkiem. W ogóle pisaliście mi tam komentarze, że ja cały czas używam stwierdzenia kurde blacha, no ale nie wiem, no jakoś tak mi się podoba. Ja cykłam bania. Nie, dobra, padłem, kurde. Nie wiem w sumie ile trwał odcineczek. No, pewnie coś około 10 minut. Nie był ani krótki, ani długi, ale mi się wydaje, że coś około 10 minut. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie odcineczka. Trochę lipa, bo był tylko jeden kill i to na free killu. Ale i tak mam nadzieję po prostu, że te łapeczki zostawicie. No i do zobaczenia w kolejnym odcineczku z Maratam. Siema!